Trwają prace na stadionie imienia Alfreda Smoczyka w Lesznie. Odwodnienie ma być gotowe 22 lutego, a już w pierwszym tygodniu marca żużlowcy Unii Leszno mają wyjechać na tor. Sprawa odwodnienia toru żużlowego budziła wiele kontrowersji. Przypomnijmy, zgodnie z decyzją Ekstraligi Żużlowej, tylko te drużyny, których stadiony mają odwodnienie, mogą być dopuszczone do rozgrywek w sezonie 2022. Ostre dyskusje, kto, klub czy właściciel obiektu, miasto Leszno, ma zapłacić za inwestycje, toczyły się w przestrzeni publicznej. Ostateczne decyzje zapadły 17 stycznia po otwarciu ofert w przetargu. Jednak upływający czas dla kibiców Unii Leszno był prawdziwym horrorem. Dyskusje na temat przyznania przede wszystkim środków finansowych na realizację tej inwestycji, bo przypomnę, że Mosir jako zakład budżetowy pieniądze przyznawane ma przez Radę Miasta do naszego załącznika inwestycyjnego i my bez decyzji radnych tak naprawdę nie możemy rozpocząć decyzji, pomimo tego, że możemy być przygotowani od strony dokumentacyjnej czy formalnej do przeprowadzenia realizacji. No troszeczkę to trwała ta dyskusja, wzbudziła wiele emocji, ale na szczęście finał sprawy jest szczęśliwy. Udało nam się rozstrzygnąć drugi przetarg, jak widać za moimi plecami. Inwestycja trwa tak naprawdę od 31 stycznia, bo wtedy doszło do przekazania terenu budowy. Na dzień dzisiejszy mamy zamontowane wszystkie 14 studni chłonnych, które zostały zaprojektowane do nowego systemu odwodnienia toru liniowego. Sam system jest położony w połowie, czyli mamy dzisiaj na dzień dzisiejszy 170 metrów bieżących tej instalacji położonej, także myślę, że od jutra rozpocznie się już montaż krawężników i będziemy mogli finalizować tą inwestycję tak, aby Unia Leszno mogła jak najszybciej rozpocząć prace związane z przygotowaniem toru i z rozpoczęciem treningu w okolicach 8 marca, tak jak o tym klub wspominał. Na moje ten termin nie jest zagrożony i wydaje mi się, że Unia nie będzie musiała szukać alternatywnych opcji treningu przed sezonem, więc myślę, że finał tej sprawy będzie szczęśliwy dla wszystkich. Wykonawca, firma Magmar, zobowiązała się do zakończenia inwestycji 22 lutego. Wszystko wskazuje na to, że termin zostanie dotrzymany. Wszystkie prace przebiegają zgodnie z harmonogramem, także myślę, że nie ma tutaj absolutnie żadnego zagrożenia, a pogoda ma być dobra, także wykonawca bardzo, bardzo szybko tutaj pracuje i widać to, że są zaangażowani w tą robotę, także nie mamy tutaj żadnych zastrzeżeń. Tak jak pani wspomniała, 22 to jest termin zakończenia robót. Ja myślę, że ten termin będzie troszeczkę wcześniejszy. Wiadomo też, że wykonawca musi po sobie też ten teren posprzątać i zostawić go w takim stanie, w stanie pierwotnym po prostu. No, oczywiście będą ślady dla kibiców, którzy przyjdą w marcu na stadion, bo no, niestety trawa nam tak szybko nie urośnie, więc miejsca, w których były prowadzone wykopy, na pewno pozostaną do momentu, aż ta trawa nie wzrośnie, ale jest to oczywiście naturalne i jesteśmy na to przygotowani. Zgodnie z ofertą, jaką przedstawił wykonawca, koszt inwestycji ma wynieść 1 020 000 zł.